My tu sobie podśmiechujki robimy, śmiechy, chichy jakieś, a tu poważne rzeczy grają. Cześć, ja jestem Paweł i zapraszam Was do Filmosfery, programu, w którym rozkładam film na łopatki albo stawiam go do pionu i poprawiam ubranie. Okay, I warned you. One drip and you're out. Oh, come on! Out now! It's gonna melt outside! It's melting inside, too. But, Bobby... Out. Thank you very much! You're not welcome! The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway! Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away. Here you go. Hey, Lee, got a situation here. Open up. It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool. We're trying to get it back alive. Water balloons thrown at tourists. Boobies! Boobies! I failed as a mother, Mona. Yeah, Mom, you're a disgrace. New job? Yeah. If you're working, who's looking after Mommy? You're not my father! I don't want to be your father. You can't treat me like this! You don't think everybody knows what's up, Haley? Everybody. She's about to cry. I can always tell when adults are about to cry. Why is my mom yelling? They're just talking. They gotta figure something out. Whoa. Let's go, come on. Have a nice day. Love you, Bobby. I love you too. Na The Florida Project poszedłem bez wcześniejszego rozeznania, po to, by dać się zaskoczyć. Poza tym z dwóch emitowanych w tym czasie filmów mogłem jeszcze iść na Paddingtona. A jak wiemy, jest tylko jeden miść, na którego warto iść. Thunder buddies for life, right, Johnny? Fucking right. All right, come on, let's sing the thunder song. All right. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your thunder buddy and say these magic words. Fuck you, thunder. You can suck my dick. You can't get me, thunder, cause you're just God's fart. Akcja filmu rozgrywa się w motelu Magic Castle, znajdującym się nieopodal Disneylandu. Magiczny zamek, jak i inne pobliskie motele zamieszkują nie tylko turyści, ale i stali najemcy, którzy z powodu różnych problemów, czy to finansowych, czy społecznych, nie mają gdzie się podziać. Świat przedstawiony przez reżysera mandarynki Shona Bakera obserwujemy z perspektywy 7-letniej Muni, której matka ledwo wiąże koniec z końcem, by tylko nie skończyć na ulicy. Jak widać to już na zapowiedziach, zdjęcia w filmie są pełne głębokich, nasyconych kolorów. Miejscami są wręcz cukierkowe. Daje to widzom poczucie znalezienia się w bajce, gdzie nie chcieliby, aby ta opowieść się skończyła. Co przy perspektywie 7-latki jest w pełni zrozumiałe. Muni, grana przez Brooklyn Prince, jest główną bohaterką Florida Project. To jej oczami obserwujemy świat, który choć mieni się wieloma barwami, to tak naprawdę jest pełen szarości niedostrzegalnych przez 7-letnie dziecko. Brooklyn Prince za swoją kreację otrzymała nagrodę Najlepszy Młody Aktor od amerykańskich krytyków filmowych. Hayley, matka Muni, grana przez... nawet nie wiem jak wymówić jej nazwisko... mieszka razem z córką w Magic Castle i ma się różnych zajęć, by opłacić tygodniowy czynsz. Nie jesteśmy jednak w stanie się dowiedzieć, czym Hayley się zajmuje. Możemy jedynie się domyślać, sami łącząc poszczególne poszlaki. Odtwórczyni roli Hayley nie jest zawodową aktorką. Plotka głosi, że Shawn Baker znalazł ją na Instagramie. Bobby, zarządca motelu. W tej roli doświadczony aktor William Dafoe. Wydawać by się mogło, że jest to postać nieznacząca. Od pracownik dbający o czystość motelu i przyjmujący opłaty za pobyt. Jednak Bobby w tej małej społeczności odgrywa rolę mediatora.
Wręcz dziadkuje osobom zamieszkującym w Magic Castle. Stara się rozwiązywać spory między mieszkańcami i widać, że rozumie ich sytuację, pomagając im na tyle, na ile jest w stanie. Gdyby nie pewne wydarzenia, można być skłonnym do stwierdzenia, że jest to film dokumentalny. Jednak gdy połączymy cały obraz filmu, dostrzeżemy, że pod fasadą cieszących oko kolorów i mało zrozumiałego celu w filmie kryje się dramat, który w Stanach Zjednoczonych jest na porządku dziennym. Wśród krytyków film jest rozchwytywany pod względem obrazu, jak i napisanej historii. Według mnie film jest dobry. Nie jakoś fenomenalnie, po prostu dobry. Ciekawa, intrygująca historia przedstawiona w formie pewnych przeciwstawień oraz w odmładzającej i zmniejszającej perspektywie otaczającego nas świata. Umysł dziecka nie rejestruje i nie rozumie pewnych zachowań dorosłych oraz zasad rządzących ich światem, przez co podczas seansu czułem lekki dyskomfort, a jednocześnie nabrałem dystansu do własnej rzeczywistości. The Florida Project to seans kontrastów. Sytuacja moralno-materialna niepełnej rodziny przedstawiona w pięknej scenerii. Świat dorosłych obserwujemy okiem dziecka. I choć początek odrzuca, wydaje mi się, że przesiewa on przysłowiowe ziarna od plew. Jeśli ktoś naprawdę jest ciekaw tego filmu i jest skłonny poświęcić pierwszą część seansu na rzecz intrygującej historii w dalszym rozwoju fabuły, powinien odwiedzić salę kinową. Boys, good morning. Yeah, you gotta go home. This car's coming through here. We got guests. No harm, no foul. No foul. There's a joke in there somewhere. All right, fellas. All right. Have a good day. Jeśli podobał Ci się odcinek Filmosfery, daj nam o tym znać na Facebooku facebook.com/telewizjakutno. Odwiedź także nasz kanał na YouTube youtube.com/telewizjakutno. A na dziś to wszystko i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Rzucam tę robotę, jadę do Disneylandu, co się będę, cholipka.